Gut, mein Name ist Trehut Wolfgang, bin hier geboren in mehreren Generationen schon und kenne die Stadt eigentlich, ich sage nicht in- und auswendig, aber ich kenne doch viele Ecken. Macht die Sache hier wieder sehr spannend und ich bin eigentlich froh, dass ich hier zu Hause sein kann und eigentlich blicke auch nicht weg. Und also über Beelitz kennt man viele Geschichten. Für mich selber, und da versuche ich jetzt die Spange zu kriegen zur Altstadt. Hier bin ich ja geboren in der Edelstraße selber. Aber sehr spannend ist die tatsächliche, wo sich eigentlich die Forscher noch ja keine so Gedanken gemacht haben, haben wir hier so wie so ein klassische Dürerahr. Dürerahr ist ja eigentlich, geschichtlich kann man das eigentlich hier nicht so ansetzen, aber zumindest die Konstellation der Straßenformation ergibt eine Ausrichtung Richtung Osten. Und wenn wir nochmal schauen, die Kirche steht in Richtung Osten. Wir wissen, welche Bedeutung der Osten selber hat für alle Glaubensrichtungen. Und auch wir wissen, dass hier so eine kleine Anhöhe rein von der geologischen Formation ist. Ja, das ist eben Beelitz. Sehr spannend, sehr interessant. Hier wird sehr viel rekonstruiert. Ich glaube, das Leben macht hier richtig Freude in Berlin-Nähe. Ja, mehr kann man eigentlich das immer nicht sagen. I tu już, aha, to pojedynczy tak, tak zbieracie. Tak, tak. Dobre oko. No. Jeszcze jedno małe pytanko. Na jak długo przyjechaliście tutaj? No nie, no cały sezon, 2 miesiące. 2 miesiące? Tak. I jak długo już jesteście? No to dalej tydzień. Tydzień? Tak. I czym się pan zajmuje na co dzień? Na co dzień to mamy gospodarstwo rolne. Okej. Okay. Tak w domu się z nimi rodzicom pomaga. I wszyscy tutaj są z różnych gospodarstw w zasadzie? Z miasta. Przeważnie tak. Z miasta też. A w Polsce się nie da teraz już zarabiać tyle samo, ile tutaj na tych polach? Różnica, euro jest nam droższy, bo nas się bardziej opłaca wyjechać niż w Polsce. A ja zauważyłem, że w stosunku do złotówki to euro taniało, nie? Ostatnio. Tak, ale znowu to inni kombinują, że tutaj na przykład samochód w Polsce go sprzedadzą, to mieli ten sam. Możecie do mnie mówić, panie Michale, to będzie krócej. I jestem specjalistą do spraw konstrukcji rzeczywistości. I zostałem teraz zaproszony przez miasto Beelitz, żeby się zajmować problematyką Beelitz, tego miasta właśnie, i próbować znaleźć też taką nową konstrukcję rzeczywistości, która daje możliwości jakby nowego spojrzenia na to miasto i nowego rozwoju, nową dynamikę. I chciałbym was prosić o pomoc, bo wy macie też inne spojrzenie na to miasto niż ludzie stąd. Ja akurat też nie jestem stąd, także będziemy tutaj mogli mówić swobodnie.
Więc jako pierwszy zapraszam Was tutaj do kościoła Bielic. Dostałem klucz do prawie całego miasta, więc wszędzie możemy wchodzić. Ale na początku może powiem jeszcze parę słów na temat Bielic, bo pewnie wiecie, że Bielic, nazwa Bielic, to jest nazwa słowiańska. Wir stehen in der Kirche von Bielic, die, wie Sie sehen, leer ist. Es gibt kaum Bielitzer Bürger, die diese Kirche nutzen. Und aus diesem Grunde freut sich der Pfarrer der Kirche sehr auf polnische Neuzuzügler hier in Bielic, die dann mit Sicherheit diese Kirche auch frequentieren werden, da ja, wie Sie wissen, Polen sehr gläubig sind und dann sicherlich gemeinsam inbrünstig beten und singen werden. Jak widać, ksiądz tutaj ma wielkie problemy, żeby pełnić ten kościół, żeby dużo ludzi tutaj przyszło. Jest coraz mniej wierzących, którzy chodzą do kościoła. Kościół ma mało pieniędzy, żeby odremontować to wszystko. Widać, że tutaj tu są podpory, to już nikt nie może wchodzić w tej chwili. Jest to problem w kościołach w Niemczech w tej chwili. A tutaj się ksiądz wymyślał taki program, żeby bardziej ściągać ludzi do kościoła. Także na przykład w 2006 roku on tutaj zapraszał ludzi do oglądania Mistrzostwa Świata w piłki nożnej. Tam jest jeszcze ekran, który tutaj stał i wtedy ponoć całe kościół był pełno ludzi, którzy oglądali tutaj Mistrzostwa Piłki Nożnej. To jest trochę nietypową metodą, żeby przyciągać tutaj ludzi. Idzie. Musimy. Tak, wszyscy. Stopniowo, bo nie mieścimy. Ja też chyba tam nie widzę. Co wy? Tak? Nie duś. To się nie idzie. Ja się boję. Ale idę, Jolka, bo pierwszy raz czy będziemy tak wysoko. Fajnie. No tak, fajnie. Ale. My God, a jak wyszłam do kamery, to by nikt nie powiedział. Może się zostać bliżej tutaj, wiemy. Tam gdzieś. Tam gdzieś, no. Tam. A dlaczego tutaj ksiądz nie zrobił w niedzielę na przykład, jak jest sezon taki mszy dla Polaków? Dużo tutaj jest Polaków, dużo obiektów.
Przecież bym mógł zrobić dla Polaków mszę. Na pewno by przyszli, przyjechali. Przecież jak robi tyle ludzi tutaj u jednego pracodawcy, u drugiego, tak bardzo dużo ludzi by przyszło. Wiem. Na pewno by Polacy przyszli do kościoła sobie. Tam ten kremowy budynek, tam widać tam taki pocztowy znak. To był kiedyś pocztylion, bo główna trasa między Berlinem i Lipskiem, gdzie poczta po prostu jeździła i oczywiście też podróżni. Tutaj zostały zmienione konia i tak dalej i poczta czy ten wóz z koniami jeździł dalej. In diesem Gebäude werden wir anhand der Geschichte des Gebäudes hier ein Stadtmuseum errichten, wo wir also die Postgeschichte als einen wichtigen Faktor der Belitzer Stadtgeschichte als zentrales Moment eines Stadtmuseums aufbauen. Und wir haben hier ein Exemplar, das im Originalstock wirklich eine Original-Personen-Postkutsche ist und wunderbar an die alten Zeiten erinnert. Vielleicht können wir auch mal einen Blick nach drinnen werfen. Denn es war zwar relativ bequem für die damalige Zeit, aber es war auch sehr eng. Vielleicht gehen wir auch einmal kurz nach oben, denn wir haben hier noch einen sehr schönen Raum, der auch an die alte Zeit erinnert. Denn heute ist in der alten Posthalterei auch ein Standesamt, sowie eine Bibliothek. Und der Trausaal, der befindet sich hier. Und unschwer zu erkennen ist es also auf Putz gemalt eine Fantasielandschaft, wo man sowohl Märchenmotive als auch regionale Gebäude hier aus Brandenburg finden kann. Dieser Raum war früher nicht so groß. Hier hat man, hier oben wird es mal wieder deutlich, eine nicht tragende Wand herausgenommen. Hier hat früher die Urenkelin des letzten Postmeisters Johann Friedrich Simon gewohnt, bis in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und ja, da merkt man mal wieder, wie schnell die Jahrhunderte doch zusammenwachsen. Wie gesagt, bis in das frühe 19. Jahrhundert war hier reger Postverkehr, die Poststation selber allerdings bis 1871 in Betrieb. Tutaj w Lądu Brandenburgii mamy specyficzną sytuację, bo w zasadzie całe, nie wiem czy słyszeliście, cały wschód Niemiec, były NRD, oprócz kilku miast się odludnia. W tym momencie trzeba się zastanawiać, jak tutaj zastąpić tych brakujących ludzi. Można ich sprowadzić z Chin, czy skąd indziej. Ale dobra, postrujemy jeszcze trochę. A może idziemy tu i robimy takie kółko. Gdzie widać najróżniejsze budynki tutaj w Starówce, którzy są na sprzedaż. I... Przepraszam? Za darmo nie dadzą. Za darmo nie dadzą, ale prawie, że za darmo, bo 10 tysięcy euro. I pokazuję wam jeszcze inny. Do jednego będziemy mogli wejść do środka, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
Wczoraj odprowadziła mnie taka pani tutaj z Urzędu Rozwoju Gminy i Miasta i mi pokazywała kilka tych domów, między innymi ten dom tutaj. Byliśmy też w środku, ale myślałem, że bo jest dużo gruzu w środku, więc nie chcę was teraz wprowadzić tam do środka. Taki dom właśnie jest do kupienia za 10 tysięcy euro, ale żeby go odremontować, to trzeba spełniać wymogi ochrony zabytku, czyli to trzeba odbudować, czy zrekonstruować w podobnym stylu, ale się dostaje też dotacje państwowe na zatrzymanie zabytku, więc są te dwie strony. Tam jeszcze dodatkowo można dostać jakieś tam tanie kredyty. Proszę wejść i się rozgościć. Może ostatni zamyka drzwi. Bo ktoś tam wejdzie. No. Ktoś nieproszony potem wchodzi. Właściciel tego domu, jak ja go prosiłem o klucz, to on się bardzo cieszył. Opowiadałem mu, że oprowadzę grupę Polaków po mieście i on by się bardzo cieszył, by ktoś by kupił właśnie ten dom. Brandenburgia na dłuższą metę może się stać takim obszarem polsko-niemieckim, gdzie będą mieszkały i Polacy, i Niemcy, bo dynamika polska po stronie polskiej będzie wymagało więcej mieszkań i tak dalej. I może z czasem się rozrasta tutaj na tą stronę. I dlatego moja propozycja dla miasta Bielic to, żeby ostro jakby rozreklamować to miasto dla Polaków, żeby się tutaj osiedlili na dłuższą metę. I żeby oczywiście poprzedstawić jakby całe miasto tym celem, czyli trzeba szkoły by musiały być dwujęzyczne, trzeba by uczyć i historię niemiecką, i historię polską. W tych szkołach trzeba zacząć z tym już w przedszkolu i trzeba oczywiście język administracyjnie poprzestawić tak, żeby funkcjonowało i język polski, i język niemiecki. I mi się wydaje, że ta dynamika i ta umiejętność kombinowania z Polski sprowadza tutaj też może nową dynamikę w ten obszar tutaj Brandenburgii i w ten sposób może się to stać jakby znowu zaludnionym częścią Europy. Dziękuję. No to pospacerujemy powoli w słońcu do miejsca grillowania. Die ersten sind gleich soweit. Und diese Dinge da. Komu pierwszy kiełbas? Na pani. Na pani. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Poczekam na wszystkich. Jak wszyscy dostaną. Oj, to ty nie czekaj, to nie wiem, gorące, ale gorące. To w niemieckie działać. No, weźcie tam dalej. Smacznego. War doch ein sehr guter Erfolg. Ich finde es sehr interessant, dass unsere polnischen Gäste die Idee sehr gut finden, Brandenburg mit Polen zu besiedeln.
und insbesondere natürlich Belitz. Aber die Idee, praktisch Schulen und Kindergärten deutsch-polnisch zu machen und als zweite Amtssprache Polnisch einzuführen, finden Sie gut. Ganz besonders, denke ich mal, schnell umzusetzen ist der Vorschlag, doch hier in der Kirche Messen für die polnischen Gäste auch abzuhalten. Ich denke, dass vielleicht der ein oder andere sich eingeladen fühlen wird. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gäste sich hier wohlfühlen und denke, das könnte gelingen. Also Belitz als deutsch-polnische Stadt. Miłego pobytu dalej. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia panu. No, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ciao. Cześć. Cześć.